Moi drodzy, mam dobre informacje dla nas, dla widzów z Skibidi Toilet, także zapraszam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym i powiem wam szczerze, że to jest bardzo fajna informacja. Już o tym tematem troszkę się zajęliśmy na innych kanałach, bo oglądaliśmy to u innych youtuberów, natomiast wygląda na to, że będziemy się cieszyć, że u Booma wszystko idzie bardzo pozytywnie. Przede wszystkim też, że może odnajdzie studio, swoje studio czy całą ekipę zorganizuje do tworzenia produkcji filmów, ponieważ Ibio chyba bodajże zapytał go, czy w listopadzie i w grudniu będą częściej odcinki, czy wyjdzie ich więcej, więc Boom odpowiedział twierdząco, że tak, i to jest bardzo dobra informacja. Myślę, że każdy z nas, każda z osób, które ogląda Skibidi Toilet, które się tym interesuje, jest zachwycona tą informacją. Zobaczymy, czy ta informacja się potwierdzi, czy Boom po prostu pójdzie za słowem i będzie rzeczywiście tak, jak on powiedział. Myślę, że będzie się starał, żeby coś takiego zrobić, natomiast jest to fajne, ponieważ jak wiecie, miesiąc czekać na odcinek to jest strasznie długo. Dzisiaj wyczekujemy full epizodu, który ma się pojawić między sobotą a niedzielą, więc już niedługo, dzisiaj mamy piątek, wieczorem będziecie wracać pewnie ze szkoły, ze studiów i tak dalej, będzie luźno, chyba że ktoś zaczyna pracę albo zaczyna studia zaoczne, no to wtedy jest to przez weekend. Natomiast mimo wszystko fajnie, że ciekaw ile jest, mam nadzieję, że przynajmniej tak z 3 odcinki w miesiącu z Skibidi Toilet jakbyśmy dostali, byłoby nieziemsko. To by było coś mega fajnego, i plus jakieś shortciki, jakieś dodatki. Ale dlaczego Boom tak powiedział? Wydaje się, że jego studio, to samo studio, ale ekipa, być może zmontuje w końcu ekipę, która będzie odpowiedzialna za te wszystkie rzeczy, to będzie mega pozytywne. Naprawdę, jeżeli rzeczywiście znalazł osoby, które będą pomagały mu przy produkcji, które mu pozwolą w jakiś sposób przyspieszyć tę produkcję i żeby ta produkcja była o wiele szybciej, te odcinki produkowało się, tworzyło się szybciej, więc kulka. Jestem zachwycony. To jest jeden z tych newsów, który jest mega fajny. Kolejnym newsem, o którym tutaj nie mówiłem na tym kanale, jest mianowicie informacja, że sekretny agent prawdopodobnie pojawi się w sezonie nadchodzącym, 26, że będzie częściej jakby on albo jego minionki, jego wysłannicy będą bardziej w akcji. Także się pojawią na pewno częściej niż teraz w tym sezonie, który mieliśmy obecnie, który się już kończy. Natomiast ludzie spekulują również, że Tytan Kamera ma się pojawić w full epizodzie. Szczerze, no jestem ciekaw, czy będą tam retrospekcje. Raczej bym nie obstawiał, że tak będzie i że Tytan Kamera jak już, to być może pojawiłby się chociaż przelotnie w podsumowaniu sezonu. Raczej nie nastawiam się na to, że Tytan Kamera się pojawi się w full epizodzie 77, bo jednak jest to w ogóle ja przeoczyłem jedną ważną rzecz, słuchajcie, i to jest ciekawe, ponieważ tutaj w tym frame'ie, jak zobaczycie, ci dostają, zaatakowani są, prawda, przez ziemskich Skibidi Toilet, ale zobaczcie, że oni tu wypuszczają jeszcze inne astro, tu wylatują, patrzcie. Widzicie? Tu jest pełno innych astro, więc tutaj walka będzie mega mocna między ziemskimi Skibidi a astro. Bo to nie tylko są te dwie jednostki takie duże, ale tutaj też są. Zobaczcie, one wyleciały, te mini astro z tego. I będą walczyć tutaj z tymi, nie? Także jest to ciekawe. I zobaczymy, jak ta walka... Pewnie będziemy widzieć kontynuację tej walki, nie? No bo z drugiej strony... Znaczycie, tu ci... Czekajcie, bo tu jest tak. Ci tu spadają. Tu dostaje jeden tą rakietą, nie? I tu dostaje kolejnymi. I oni tu spadają na ziemię. I ten w ogóle jakiś zupełnie nowy mutant jest, nie? Jeżeli tak się dzieje, to wydaje mi się, że te przecieki, które mieliśmy z Duke'em,
to być może Duke pojawi się w miejscu, gdzie będzie G-Man walczył z Juggernautem, a Duke nie będzie w tym miejscu, gdzie Titan TV-Man. Bo to by było chyba najbardziej takie logiczne, nie? Jestem ciekaw, bo tu potem na końcu pojawiły się te jednostki. O właśnie, ten mega ogromna jednostka, która wypuszcza resztę tych Astro i on jest mega ogromny, nie? Chyba, że gdzieś tu było widać już spoiler jakiś z tych postaci, nie? Ty, a w ogóle... Czekajcie, bo tu też jest coś ciekawego. Ty zauważyliście, że ślady Juggernauta to też jest kocia łapka? Patrzcie, tu w tym miejscu, to też jest taka kocia łapka czerwona, jak on uciekł. Patrzcie, ty, ej. Nie wiem, czy ktoś z was to zauważył. Ale on tu zacznie lecieć i on daje ślad takiej kociej łapki. Patrzcie, cyk, cyk, cyk. I tu się ułożyło jako kocie łapki, ty. Fajnie to wygląda, nie? Dość ciekawie. No i pytanie, czy, no, wiecie, na tym przecieku było tak, że ten pojawił się, ten Duke, w tle był ten statek, więc może ten Duke się tu pojawi, nie? Tych statków było więcej, no ale zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to się w końcu rozstrzygnie. Natomiast to jest mega statek i tam w środku są, on będzie na pewno wypuszczał resztę tych Skibidi Astro, nie? Bardzo ciekawe. No nie wiem, trzeba by było ten... Ja muszę to pobrać w końcu ten odcinek i zobaczyć. Rozjaśnić go, czy tu nie ma jeszcze jakichś sekretów, nie? Bo jak jest jaśniej, to wszystko widać. No ciekawe, czy się uda w ogóle Tytanowi teleportować, nie? No ale to już na pewno w sobotę albo w niedzielę poznamy ten sekret, co tu się wydarzy. Już się nie mogę naprawdę doczekać. No i potem już te odcinki mają być spokojniejsze. Podobno, nie? Także nastawimy się pewnie na jakieś retrospekcje, na jakąś fabułkę. I dlatego Boom też zapowiedział, że częściej wrzucać będzie odcinki, nie? No bo jak nie będzie tam jakichś wymagających scen walki, no to przez to jakby nie będzie... Wiecie, to też wymagające dla tworzenia, dla animacji, tworzenia animacji. Więc wszystko to tu się składa do kupy. A Titan TV-Man ładnie zniszczony. Coś czuję, że jak on się mu uda teleportować do bazy, to ci się będą z niego śmiać, nie? Ten naukowiec. No nic, zobaczymy.